Ta historia sięga styczniowego dnia 1998 roku. Jeden z sąsiadów zaszedł do gospodarstwa Heleny S. Zobaczył drzwi domu otwarte na oścież, obok rozrzucone widły, a wewnątrz domu krowę. Wydawało się to bardzo dziwne, zezna później mężczyzna. Niczego nie ruszałem, zadzwoniłem na policję. Jeszcze tego samego dnia ze studni usytuowanej na podwórzu wyciągnięto zwłoki Heleny S. Były przysypane kamieniami, częściowo gruzem i gałęziami. Biegły patolog policyjny stwierdził, że kobieta umierała w męczarniach godzinę, może nawet dwie. Miała posiniaczone ciało, złamane kilka żeber i pękniętą nerkę. Zarówno obrażenia, jak i usytuowanie zwłok pod gruzem i drewnem wskazywały bezsprzecznie, że kobieta padła ofiarą zabójstwa. Miejscowi nazywali ją babuszka, bo przeważnie chodziła w chuście przewiązanej pod brodą i żyła na skraju wioski. Jej dom mieścił się na wzgórzu. Z progu roztaczał się widok na Dolinę Wisły. Przy dobrej pogodzie można było dojrzeć w odległości kilkunastu kilometrów majaczący zarys Chełmna, miasta usytuowanego na skarpie nad królową polskich rzek. We wsi byli też ludzie, którzy pamiętali ją z młodości. Postarzeli się już wszyscy, ale pani Helena zawsze pozostawała w ich pamięci lokalną bohaterką. Jej życie samo w sobie mogło stanowić materiał na ciekawy scenariusz filmowy. W 1955 roku do wsi pod Chełmnem przyjechały dwie siostry. Jedna z nich Krystyna, nazywała się po mężu Kubiak, druga młodsza, licząca 31 lat Helena. Była jeszcze panną. Starsza siostra wyjechała wkrótce z mężem i synem do pobliskiej Bydgoszczy. Helcia, jak na nią mówiono, została w Strzelcach i urządziła się w skromnym domku po niemieckim gospodarzu, który przydzielono jej jako repatriantce z Kresów. Helena S. urodziła się w 1924 roku w okolicach Kowna. Wojenna zawierucha w 1940 rzuciła ją najpierw do okupowanej Warszawy, później do oddziału AK działającego na terenie zachodniej Litwy. Po wojnie w 1945 roku Helena znów przyjechała do stolicy. Tu zdobyła fach murarza, brała udział w odbudowie miasta. Pamiętam, jak opowiadała, że budowała Pałac Kultury. To była niezwykła kobieta. Silna, zdecydowana, potrafiła radzić sobie w życiu, choć ono jej nie rozpieszczało. Nie jeden mężczyzna mógłby sobie nie poradzić, a ona chwyciła los za rogi i zawsze dążyła do celu. Mówiła przyjaciółka Heleny, do dzisiaj mieszkająca w Strzelcach. Helcia wzbudziła podziw wśród okolicznych mieszkańców nie lada wyczynem. Otóż dom, który dostała do użytkowania, był w latach 50. w katastrofalnym stanie. Przebudowała go i wyremontowała sama. Z dzieciństwa pamiętam taki widok. Pani Helcia w roboczych spodniach, flanelowej koszuli z włosami spiętymi pod beretem pcha ścieżką pod górę taczkę pełną cementu. Potem wraca, właduje żwir i z powrotem na górę. Mówi Zbigniew Spychalski, sąsiad. Siedzi potem przed rozgrzebaną budową i odpoczywa. Pali papierosa, za nią wzniesiona w 3/4 ściana z ciężkiej glinianej cegły. Ja wtedy dzieckiem byłem, a ona po 30. Człowiek widział świat inaczej. Takie rzeczy mnie wtedy nie dziwiły. Dopiero po latach zrozumiałem, czego dokonała. Można powiedzieć, że sama sobie zbudowała ten dom. Zajęła się gospodarstwem, żyła ze skromnego poletka opadającego łagodnym stokiem ku rzece. Oporządzała kilka krów, miała kozę, kury, kaczki, gęsi. Przez lata życie biegło pani Helenie w trudzie, ale też w spokoju. Przywykła do codziennego znoju, tego, jak sama mówiła, kieratu. Nieco tylko doskwierała jej samotność. W przeciwieństwie do starszej siostry nigdy nie wyszła za mąż i nigdy nie została matką. Taki już los. Zwykła była odpowiadać sąsiadom, którzy w rozmowach zdobywali się na nieco bardziej prywatne pytania. Czasem odwiedzał ją siostrzeniec, czasem przyjeżdżał szwagier i później, kiedy była już w podeszłym wieku, pomagał na roli i w obejściu. Życie Heleny S. może nie było sielanką. Mieszkała skromnie, nigdy nie mogła pozwolić sobie nawet na odrobinę luksusu. Cieszyła się jednak względnym spokojem. Przez lata nikt z okolicznych nie sprawiał jej kłopotów,
aż do początku lat 90., kiedy to synowie sąsiadów P., mieszkających po drugiej stronie szosy, zaczęli dorastać. Znała ich od wieku dziecięcego. Zdarzało się, że nawet pomagali jej w jakichś pracach w obejściu, jak to na wsi. Coś się jednak zmieniło. Zaczęli ją nachodzić, dokuczać, dręczyć. Życie Heleny S. zmieniało się w koszmar. Została zgwałcona przez Piotra P. Mężczyzna usłyszał za to wyrok więzienia i odsiedział go. Natomiast śledztwo dotyczące S. zostało umorzone jeszcze w 1998 roku. Owszem, przesłuchiwano członków rodziny P., jak i innych świadków w sprawie śmierci kobiety, jednak poza poszlakami śledczym kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy nie udało się zdobyć żadnego dowodu wprost obciążającego któregokolwiek z braci. Przy tym nie można odmówić policji starań. Do sprawy zostały zabezpieczone nawet drobinki gleby wydrapane z podeszw butów członków rodziny P. Chodziło o to, by sprawdzić, czy materiał może być jednorodny z tym występującym w obejściu Heleny S. Próbki zbadano, ale z tych badań niewiele wynikało. Ostatecznie trafiły do archiwum Laboratorium Kryminalistycznego bydgoskiej KWP. Wykluczono motyw seksualny, który, gdyby się go dopatrzono, mógłby wskazywać na udział w zbrodni wcześniej skazanego już za ten sam czyn Piotra P. Uznano jednak, że pani Helena odeszła z tego świata na skutek zbrodni, której dokonano na tle rabunkowym, bo z domu Heleny S. zniknęła renta. Sprawa została umorzona, ale nie oznaczało to, że kryminalni definitywnie zakończyli wszelkie czynności wyjaśniające. Kiedy wystąpią nowe okoliczności w sprawie, w każdej chwili możemy podjąć postępowanie na nowo, mówi jeden z policjantów z Bydgoszczy, który był blisko śledztwa. W śledztwie wykorzystano również wiedzę i doświadczenie policyjnego profilera. Ten opracował portret psychologiczny potencjalnego sprawcy. Przyjęto, że może liczyć od 17 do 35 lat. Istotna była też ciekawa zależność, którą można zauważyć w badanych na przestrzeni wielu lat przypadków zabójstw. Otóż bywa, że im starsza ofiara, tym sprawca jest młodszy. Często dzieje się tak, że oprawca stara się jakoś zadośćuczynić ofierze, na przykład opiekując się jej grobem, mówiła policyjna psycholog zaangażowana do opracowania profilu osobowościowego poszukiwanego. Prokuratura też miała nadzieję, że coś się wydarzy, bo przecież nie ma zbrodni doskonałej. Sprawcę może nawet po latach zdradzić jakiś przeoczony, z pozoru nieistotny detal. To może być strzęp materiału, kilka włosów zabezpieczonych na miejscu zbrodni albo świadek, któremu nagle coś po latach się przypomni. Ludzie mówią nam tylko to, co sami chcą powiedzieć. W przypadku osoby, która uwikłana jest w gęstą sieć zależności między osobami podejrzewanymi o sprawstwo, możemy liczyć tylko na łut szczęścia. Ale cuda się zdarzają, mówił jeden z prokuratorów z Bydgoszczy. Tak też się stało w 2015 roku, kiedy do policji zaczęły docierać sygnały, że być może za tym wszystkim stał Władysław P. To średni z trzech braci, dawnych sąsiadów babuszki. Po cichu podjęto czynności operacyjne z udziałem oficerów działających również w warunkach ochrony tożsamości, pod pseudonimami. Funkcjonariusze bydgoskiego Archiwum X w Komendzie Wojewódzkiej dokonali ustaleń, jeśli nie przełomowych, to co najmniej sensacyjnych. Tu trzeba podkreślić, że przez lata bracia P. zyskali we wsi status lokalnych szefów. W młodości trzęśli miejscowością, a kiedy już weszli w wiek dojrzały, wciąż mieli w okolicy posłuch. Tam w Strzelcach była zmowa milczenia. Nie można było liczyć na szczerość świadków, bo wszyscy bali się rodziny P. Każdemu jednak lata lecą, ludzie się starzeją. Niektórzy potrzebują więcej czasu, by zdobyć się na odwagę i powiedzieć, co wiedzą w danej sprawie, co im na sercu leży, dodaje prokurator. Wiesław P. miał warsztat samochodowy. Inny z braci zajął się hodowlą ptactwa. Najgorzej chyba radził sobie Władysław. Trochę pił, ale próbował dorabiać jako złota rączka. Robił drobne remonty na zlecenie, wykonywał prace glazurnicze. Policja ustaliła, że między krewkimi braćmi wywiązał się konflikt. Już nie żyli w przyjaźni, jak to było wcześniej. Obserwowano ich zatem i czekano na odpowiedni moment.
Ten nadszedł w połowie 2016 roku. Kryminalni dowiedzieli się, że Wiesiek P. wraz ze znajomym Krzysztofem G. szantażowali Władysława i jego żonę. Żądali okupu za milczenie w sprawie pozbawienia życia babuszki. Szantażyści żądali, by zapłacono 20 tysięcy złotych za to, że policja nigdy nie zostanie poinformowana o tym, czego Wiesław P. dowiedział się od swojego młodszego brata zimą 1998 roku, ledwie 2 tygodnie po śmierci Heleny S. A to wyznanie było faktycznie na wagę złota. Rozmowa miała mieć miejsce w garażu, w gospodarstwie P., kiedy Władek naprawiał coś w ciągniku. Po wypiciu paru piw miał powiedzieć bratu, że to on zajebał staruszkę. Wcześniej z kolei miał rzucić, że trzeba zajebać tę starą kurwę. We wrześniu policja zorganizowała zasadzkę na szantażystę. Wiesław dogadał się z bratową, która miała przekazać mu pieniądze, jakich żądał. Miejsce przekazania pieniędzy uzgodniono przy dobrze znanym okolicznym mieszkańcom zapasowym pasie startowym znajdującym się w ciągu drogi wojewódzkiej niedaleko miasta Koronowo. To tam żona Władysława P. miała zostawić pieniądze i tym samym kupić milczenie szwagra oraz jego wspólnika w sprawie śmierci babuszki. Wiesław i Krzysztof G. zostali ujęci na gorącym uczynku przez funkcjonariuszy policji. Brat wtedy opowiedział kryminalnym z Bydgoskiej Komendy Wojewódzkiej o wyznaniu, które usłyszał od Władysława przed laty. Ten krótko później został zatrzymany. Wykonywał właśnie fuchę w mieszkaniu w bydgoskim Fordonie. Kładł tam glazurę. Był zaskoczony wizytą mundurowych. Rzucono go na posadzkę i skuto kajdankami. Na zdjęciach z tego policyjnego zatrzymania widać krępego, krótko strzyżonego mężczyznę prowadzonego przez funkcjonariuszy do radiowozu. Ma twarz i ubrania uwalone betonową zaprawą. Został aresztowany na 3 miesiące. 41-letni wówczas Władysław P. przez lata, które minęły od zbrodni, zdążył założyć rodzinę. Jest ojcem 3 dzieci. Przez ten cały czas zamieszkiwał z żoną blisko domu Heleny S., po drugiej stronie szosy przecinającej miejscowość wiodącej od drogi krajowej numer 5 w kierunku leżącego w Dolinie Wisły Gruczana. Nie przyznał się do zbrodni, ale dowody pozyskane z zeznań kluczowego świadka, jego krewnego, poważnie go obciążały. Tu istotne okazały się zwłaszcza słowa jednego z dawnych znajomych P. Twierdził, że Władysław pałał nienawiścią do babuszki po tym, kiedy jego brat poszedł do więzienia za jej wykorzystanie. Miał wielokrotnie grozić, że zrobi z nią porządek. Już w czasie pierwszego śledztwa w sprawie śmierci babuszki Władysław P. znalazł się w kręgu podejrzanych. Jego brat Piotr P. przebywał wtedy jeszcze w więzieniu, więc było oczywiste, że to nie on był sprawcą. Policyjni śledczy jednak nie mogli przejść obojętnie obok tego, że młodszy, krewki brat Piotra P. mógł mieć motyw, by pozbawić życia staruszkę. Został wtedy zatrzymany na 48 godzin, a następnie wypuszczony z braku dowodów. W owym czasie nikt, kto słyszał, nie brał słów młodego P. na poważnie. Znamienne jednak, że w ostatnim dniu życia staruszki świadek widział się z jednym ze swoich ówczesnych kolegów. Mieli udać się razem do dyskoteki, do pobliskiej miejscowości. Plany jednak, wspominał mężczyzna, zmieniły się. W obecności kilku kolegów P. miał powiedzieć, że pozbył się szmaty. Prosił również, wynika z zeznań świadka, by znajomi pomogli mu pozbyć się ciała kobiety. Nikt jednak nie był skory do wyświadczenia P. takiej przysługi. Chwalił się. Ja się kurwa pozbyłem tej szmaty. To są jego słowa, mówi świadek. Z nienawiści Władysława do staruszki miało w owym czasie zdawać sobie sprawę wielu ludzi. Według świadka, od chwili, kiedy Helena S. pożegnała się ze światem, Władysław zaczął się inaczej zachowywać. Podobno stał się spokojniejszy. Rzadziej wybuchał i, jak podkreślał mężczyzna, miał nie reagować na to, co mawiali miejscowi, że to on ma na sumieniu babuszkę. Jako jeden z nielicznych świadków przyznał, że wcześniej nie informował policji o tym zdarzeniu, bo po prostu nie wierzył, że P. mógł zrobić coś takiego tej starszej kobiecie. Po drugie jednak przyznał, że bał się rodziny P., którą określał jako nieobliczalną. Mężczyzna przyznał policjantom, że przez lata zmagał się z alkoholizmem. Ten fakt mógł wpłynąć na wiarygodność jego zeznań,
ale świadek zgodził się poddać psychotestom, dzięki czemu miano określić, czy nie ma skłonności do konfabulacji. Jak mówili inni świadkowie, Władysław miał również uroić sobie, że Helena S., jako pochodząca z Kresów, przetrzymuje w swoim domu skarb przywieziony z Rosji. Podobno razem z kolegami chcieli go u niej znaleźć. W sprawie przewijała się również relacja mówiąca o tym, że już po zamordowaniu Heleny S. Władysław podobno ze szczegółami opowiadał, jak pozbawił kobietę życia. Miał stwierdzić, że kiedy wrzucił ją do studni, jeszcze żyła, dlatego postanowił zasypać ją gruzem i kłodami, tak aby upewnić się, że nie przeżyje. Również P. po zatrzymaniu przez policję w 2016 roku i doprowadzeniu do prokuratury zbadał psychiatra. Ten nie stwierdził u niego żadnej choroby. Na jaw za to wyszło, że przez 19 lat, które minęły od tragicznego zdarzenia, jakie spotkało starszą kobietę, Władysław P. miał kilkukrotnie podejmować próby mające na celu odebranie sobie życia. Wiesław P., kluczowy świadek i człowiek, który ponad braterską lojalność przekładał za inkasowanie dużego okupu, zgodził się na poddanie badaniu wariografem. W czasie wykonywania testu zadawano mu pytania o sprawę śmierci Heleny S., ale też pytania kontrolne. Jedno z nich brzmiało: czy nie ukrywa pan prawdziwego sprawcy? Wiesław P. odpowiedział nie. Tę odpowiedź powtórzył łącznie 3 razy. Proces Władysława P. rozpoczął się we wrześniu 2016 roku w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy. Po tym, kiedy prokurator odczytał akt oskarżenia, sędzia Anna Warkomska zwróciła się do oskarżonego z pytaniem, czy będzie składał wyjaśnienia, czy podtrzymuje swoje wyjaśnienia złożone jeszcze na etapie śledztwa prokuratorskiego. Władysław P., który ukończył raptem 3 klasy szkoły podstawowej, nie do końca rozumiał, co oznaczają słowa wypowiedziane przez sędzię. Ta musiała mu wyjaśnić, co należy rozumieć przez sformułowanie podtrzymywać zeznania. P. odparł, że będzie zeznawał po tym, kiedy głos zabiorą świadkowie i oświadczył, że nie przyznaje się do winy. To samo zresztą w ciągu kolejnych miesięcy procesu powtarzał wielokrotnie. Na jednej z rozpraw odniósł się do zeznań jednego ze świadków, z których wynikało, że tuż po zabójstwie Władysław P. miał chwalić się tym, że pozbawił życia Helenę S. Skomentował tę rewelację pytaniem: po co miałbym o tym mówić, skoro jej nie zabiłem? Jego rolę w całej historii w zupełnie innym świetle przedstawił Henryk P., ojciec braci. Stwierdził, że wszystkiemu jest winien nie kto inny, tylko jego syn Wiesław P. Wskazał, że w 2015 roku między braćmi rozgorzał konflikt, kiedy on, Henryk P., zdecydował, że jego majątek w spadku ma przepisać Władysławowi. Zaznaczał, że taka decyzja była podyktowana realiami życia. Jako że Wiesław miał sporo długów, to i tak całe odziedziczone po rodzicach mienie przejąłby komornik. W materiale zebranym przez prokuraturę brak było materialnego dowodu jednoznacznie wskazującego na to, że Wiesław P. był winien. Rozstrzygnięcia nie przyniosło m.in. powtórne badanie drobinek gleby, które zostały zabezpieczone na obuwiu członków rodziny P. w pierwszych dniach po śmierci Heleny S. Śledczy wiązali wielkie nadzieje z tymi badaniami prowadzonymi z użyciem specjalistycznych, niedostępnych w przeszłości instrumentów. Spektrometry i zaawansowane urządzenia laboratoryjne nie pomogły w uzyskaniu jednoznacznego wyniku, na podstawie którego można by stwierdzić, że Władysław P. miał na butach tę samą glebę, którą pobrano z obejścia Heleny S. Proces zakończył się w kwietniu 2018 roku. Sąd skazał Władysława P. na 15 lat więzienia. Cały proces opierał się na poszlakach. Nie było materialnych dowodów wskazujących na sprawstwo Władysława P., a tylko obciążającego zeznania wielu świadków, mieszkańców Strzelec, którzy po latach odważyli się zeznawać przeciwko mężczyźnie. Sędzia sprawozdawca Sławomir Ciężki w uzasadnieniu wyroku zaznaczył, że była to sprawa z archiwum X, ale jej rozwiązanie nie kryło się w pierwszym tomie akt. Tym samym nawiązał do powtarzanej często przez praktykantów kryminologii zasady, że najczęściej sprawcę można znaleźć w zeznaniach zamieszczonych na pierwszych stronach dokumentacji danej sprawy. Wyrok został zaskarżony zarówno przez prokuraturę,
która żądała kary 25 lat pozbawienia wolności wobec P za to, że z premedytacją pozbawił życia samotną staruszkę, jak i przez obronę, która z kolei próbowała podważać wiarygodność świadków. Ostatecznie w 2019 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku podtrzymał werdykt, który zapadł w pierwszej instancji. To już wszystko na dziś z mojej strony. I też powiem wam, że zastanawia mnie, czy jednak za kraty trafiłaby na pewno osoba, która powinna spędzić tamte 15 lat. No, sprawa bardzo zawiła, lecz pozostaje mieć nadzieję, że tym razem sąd podjął dobrą decyzję. Moi drodzy, zachęcam was do prenumerowania magazynu Detektyw, ponieważ to właśnie przy współpracy z nim powstał dzisiejszy podcast. Tekst do niego opracował Maciej Czerniak. A ja już żegnam się z wami tradycyjnym. Do usłyszenia w kolejnym odcinku na kanale Strefa Mroku.